Siemaneczko wszystkim, tutaj Laczek, witam w następnym odcinku tej pięknej gry zwanej Sursam. Ty, w ogóle też tak się skapem, czy tutaj coś jest, co w ogóle jest narysowane. Sprawdźmy to. To jest chyba... Co to jest? To jest tygrys. Z... Nie wiem jakby to określić, to są dla mnie takie jakby... Wilki, nie wilki. Jakie wilki, co jak w ogóle gadam. W ogóle jak możecie pamiętać, naprawdę tutaj była taka horda tych stworów, że co tam to przeżyłem. I nam ci się otworzyły i to było chyba wszystko. Co się tutaj wydarzyło, ale w ogóle przypomniałem sobie inną rzecz, że tutaj były schody. I one podczas wybuchu po prostu znikły, zburzyły się. W ogóle sprawdźmy, jak u nas wygląda sytuacja z amunicją. Powiem wam, że nie pamiętam, kiedy było tak u mnie pełno, naprawdę. Okej, okay, idziemy dalej. Oho, ho. Wygląda to ciekawie, co my tutaj mamy? What the? Dobra, ty wejdźmy może na górę, będzie bezpieczniej. O cholera. Ty, what the fuck? What the fuck? Co to było? Chyba najbezpieczniej jest w tym miejscu, tak mi się zdaje. I chyba coś tak zrobimy! Pomocy! Proszę! Ja chcę żyć! Aaaa! Nie! What the fuck? Boże, jak się wytworzyłem! Halo, halo? Słyszycie to? Ej, miejmy nadzieję. Właśnie o to mi chodziło, bo one... Tam się... What the... One, no właśnie, się zaklinowały jakoś. Dobra. Chyba teraz mogę na spokojnie tutaj sobie przeżyć. Właśnie widzę, że tu jest jakieś przejście do następnego pomieszczenia. To wszystko? Tak, w ogóle tutaj nagle cisza zapadła. Niebezpiecznie się zrobiło. A! I nagle się to... Czekajcie, czy tutaj ten pomost był, czy nie był? Kurczę, sam nie wiem, ale weźmy pewna górę, zobaczmy, co w ogóle kryje się na górze. What the fuck? Co to było? Coś mnie tu odepchnęło. What the? Dobra. Aha! Wow! Ej, to jakoś wyrzucę, nie wiem w jaki sposób to działa, ale mniejsze, nieistotne. Dobra, wejdźmy na górę. Co tutaj mamy, co? Drzwi! Ale jak widzę, żadna interakcja z tymi drzwiami nie występuje. Szkoda, szkoda, więc biegnijmy sobie na dół. Czekaj, spróbujmy z tej strony wyskoczyć, co? A, wyskocz nas. No, szkoda, nie udało się. Znaczy, jaki wyskocz? Chciałem wylecieć. Dobra, więc pędzimy do przodu. Ty. O nie, zbiłem tutaj tą piękną pochodnię. Zresztą to nie jest pochodnia, nie wiem jak to się nazywa. Talerz z ogniem. Boję się to podnosić, co? Okej, jest na razie bezpiecznie, to w ogóle... Sprawdźcie na snajperce, czy coś w ogóle w oddali jest. Aha, jest tutaj sporo, jak widzę, amunicji do karabinu. Więc prawdopodobnie... Aha, tu jest zejście. Więc nie będziemy tak... odseparowani od rzeczywistości, od świata. Okej, co my tutaj mamy? W ogóle zastanawia mnie ten wózek, czego da się w ogóle zniszczyć. Sprawdźmy to. Znikaj! Nie chcę cię widzieć! Dobrze, to się da. Skrzynki jest ze złotem. No, dobra, nic się nie udało. O nie. Co to było? Co? Czemu wybiegniecie? W ogóle nie zwracacie nam uwagi! Jak to działa? Zmienił sobie może na karabin i zbijajmy to, co jest od dali. Będzie najlepiej. Ile się tego pojawia? Widzę, że tutaj hordy są. Ale jak widzę, nic tak już nie pojawia, więc... Na samym początku bym powiedział, że jest fajnie. Właśnie gdzie... What the f... Ej, mnie zastanawia jedno, gdzie oni w ogóle biegną? I teraz mnie zastanawia, czy to był taki zamysł, aby wszystkie stwory się pojawiały na dole. Nie wiem sam. I szczerze to wygląda trochę dziwnie, bo stwory biegną... Gdzie one biegną? Co? O nie, dostałem. Ej, to mnie akurat zastanawia, co? Ej, to jest naprawdę... Dobre pytanie, co się... Co się w ogóle tutaj dzieje? Dobra, zbijmy sobie pojaw te... Gdzie są te duże? Kici. One nie wiedzą, są takie, nie wiem, te stwory... zgubione w tej rzeczywistości. Dobra, kogo tu... Jeszcze chyba jedno zostało. O nie, ty, czekajcie, bo tu się pojawi następny, jak widzę.
To. O nie, nie. Wejdźmy sobie tutaj przed te kolumny, aby czuć się bezpieczniej. Dobra. I tutaj został jeszcze jeden i chyba będziemy mogli tam już zejść. Pobawimy się z nimi w inny sposób. Nie ma co tak zwlekać. Ej, znowu się pojawił. Znowu się pojawił, jak widzę. I to kolejny. Który to jest? Chyba już piąty, tak mi się zdaje. Nie wiem, czy jest komuś ocenić. W ogóle, jak widzę, te pociski czasem dolatują. Do nas czasem dolatują. Dziwy to? Jak to pięknie brzmi! Tak, piu piu piu! Normalnie jak te w Star Warsa. Gwiezdne wojny, co? Dobra, muszę zmienić sobie na rakietnicę, wyrzutnie rakiet. Jak to w ogóle sytuacja wygląda w tym miejscu? To jest twory, nie wiem w ogóle... Ej! What the? Nie wiem co mam określić. A, użyjmy snajperki, patrzcie na to, tam tego... Z tej broni nie korzystaliśmy, więc pobawmy się w taki... Czy wy to widzicie? Te stwory same nie wiedzą co mają robić i to jest takie... dziwne. To jest chyba ostatni, tak mi się zdaje. Nie, został jeszcze jeden. Okej. Okej. One w ogóle po schodach nie potem... Nie wiem co tu się odpierdzieliło, bym powiedział. Kici, kici. Dobra, i chyba tu jeszcze jeden został, tak? Nie, ej, no patrzcie, te stwory są tutaj takie... Bez mózgu. Painlessy jedne, prawda? Uhuu! O nie! Co się stało? Dobra, dostaliśmy pancerz. I myślę, że ten pancerz się nam przyda. W ogóle najlepsze jest to, że straciłem zdrowie w takim miejscu, gdzie... W ogóle nie mieliśmy, można powiedzieć, styczności z potworami. To jest zaskakujące. Weźmy sobie to. Ile mamy w ogóle naboi? No, prawie nam się skończyły. Jak to było przewalnie w tej pięknej serii Shiro Sama, że zbierzemy ten jeden przedmiot i nagle pojawią się hordy stworów. Więc zrobimy sobie tak, zbierzmy sobie to. Co my tam mamy? Mamy chyba kolejne ilości napalmu, jak możemy zauważyć. No, szczerze to. Czekajcie, tam mamy... Aha, ja myślę, że to jest plecak, dobra. Nie wiem dlaczego pomyślałem, że to jest plecak. Mniejsza, nieistotne. Zbierzmy sobie to, aby mieć już prawie... No tak, będę miał full amunicji. Zbierzmy sobie jeszcze te resztki, pancerze. Zresztą chyba zrobimy to niepotrzebnie, bo to jest pancerz, który da 100 defa. Okej, i teraz pytanie, co w tym momencie? Bo jednak otrzymaliśmy naszą... Och, what the fuck? Co to było? Ej, what... Co we mnie strzela? What the fuck? Co to było? To są te katapulty, znaczy jakie katapulty, co ja gadam? Patrzcie, one są tutaj, w tym miejscu. Giń! One prawie giną, ale się wystraszyłem. Czy te katapulty, znaczy jakie katapulty? To nie są katapulty, co ja mam z tymi katapultami? Jak to się nazywa? To jest na statkach. To jest... Jak to się nazywa? Ej! To jest rakieta, to prawda? To jest chyba rakieta. Zbijmy to znowu, zapatrz na to. Aha, i tam został jeszcze jeden. W ogóle te skorpiony wyglądają naprawdę spektakularnie, mi się one... podobają i chyba z tamtej drugiej strony też się pojawiły, prawda? No sobie dwóch stron, ale dobrze, że ta broń się jednak nie obraca, bo jednak byłaby to zabójcza ten to. Ty, z noża wow! Patrzcie na to. Piu, piu! To słyszałem, jakby kamikazy to był. W ogóle... Czy można wejść tam na górę? Tego nie wiem. Okej, co my tam mamy? Pancerz, który by mi się przydał. Zbijmy sobie może to w taki sposób. Zresztą trochę z tego pistoletu będzie kiepsko, więc zużyjemy naboje do snajpereczki naszej. Okej, jak to wygląda sytuacja? O nie, nie trafiłem, jakim cudem? Ej, nie trafiam, jakim cudem? Może to jest już ten limit zasięgu, co? A nie, zresztą wtedy już trafiam. Chyba została jeszcze jedna. What the? No... Ty! O nie, to jednak te... What the? Czemu są takie spa... Ha ha! Nie! O nie. O nie, 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 nie. Tego nie było. Nie wiem, pocisku wystarczy na niego. Sam nie wiem. Dobra. I żeby nie zrobić tego faila, to zrobimy... To. What
Te pociski chyba nie są... Tak, tak, laczek. O nie! Nie! What? To mnie prawie doleciało. Nie wiem, w jaki sposób mam się go teraz pozbyć. I tutaj... O, dobra, fajnie, udało się. O! Nie, nie! Okej. Coś się dzieje, coś się dzieje, nie wiem co się nawet dzieje. Wielki stwór znikł. Okej, co teraz, co teraz? Co? Będzie teraz na nas czekał. W ogóle sprawdźmy, jak tam wygląda sytuacja na dole. Mam tutaj potki. O! Kurczę, teraz pytanie, czy to jest chyba artefakt. O ile się nie mylę, to jest artefakt. Dobra. Mi się wydaje, że będzie lepiej korzystać z... To się znowu nazywa. Coś z ogniem to było. Kurczę, czy to podnosi, czy to podnosi? To daje bodaj... Nie, to będzie trofeum. Artefakt to będzie. O nie, z tej strony zebrałem to zdrowie. Trochę kiepsko. Zbierzmy sobie również to. I ja wiem, jak będzie prawdopodobnie w tym momencie sytuacja wyglądała, że nagle się pojawią milion stworów, prawda? Więc trzymajcie za mnie kciuki. Złoty posąg. Aha, dobra. I chyba to jest do tych drzwi, tak? Okej. Okej. No, wiecie, to jest taka informacja, żebyście zobaczyli, że tak wyglądają te drzwi. Okej. Wiemy w końcu, jak wyglądają drzwi. I chyba nic się tutaj nie pojawi. Miejmy taką nadzieję. Bo nie jestem zbytnio na to przygotowany, aby być tutaj na dole wraz z nimi. To mamy pociski do karabinu. Chyba mi pociski do karabinu się nie przydadzą. Mamy niby 400 sztuk. 100 w tą, 100 w tamtą. Chyba nie będzie różnicy. Zresztą każda darmowa amunicja jest na wagę złota, można tak powiedzieć. Czekajcie. O, no, bo ja myślałem, że już się nie od... Okej. To jest pytanie, gdzie to się pojawiło. Aha, nie, dobra, w środku się pojawili, dobra. O nie, nie, dobra, weźmy sobie łuzika. Teraz pytanie, czy ich widzimy. Można ich jako... A no, tak, myślałem, że uda nam się ich jakoś wykiwać. Chyba to był ostatni, tak, to był ostatni. Więc wejdźmy sobie na górę, zobaczmy, jak będzie wyglądała sytuacja na górze. Tu. O, jesteśmy na górze. O, jak można po tym chodzić? Można. Jestem ciekaw, czy można po tym dachu chodzić. Zresztą chyba ten dach nic tam nie da takiego szczególnego. Bo nie ma tutaj żadnego... Czy wy widzieliście kiedyś coś takiego? Tak się strzela te piękne kościki. Zresztą powiem wam, że nienawidzę tych stworów, więc nie będę narzekał, że można w taki sposób ich szybko zniwelować, pokonać, zniszczyć. Co, jakie są jeszcze synonimy słowa? Niszczenie, znikanie. Sam nie wiem. Zresztą by się weszło na www i nagle by się pojawiło 5000. Zresztą tak jak widzicie, w tym momencie jednak nie opłacało się podnosić tamtych resztek amunicji. O, ej, i to widzę. O nie, nie, coś biegnie. Zajmiemy się może pierw tym. What the? Tu nie da się zeskoczyć! Uzi! What the fuck? Nie! Gincie! Plecy! Żabo ludy! O nie! Nie! Tu! Ej, plecy, szybko! Dobra, ej, żyje? Dobrze, że już nie masz bolutów? Ja myślałem, że chce się coś w ogóle... zeskoczyć stąd, patrzcie na to!
No nie dajcie zeskoczyć, no ja bym najchętniej stąd zeskoczył. Okej, okay. Tutaj widzę, że są kolejne ilości stworów. Znowu gdzieś pobiegły, taką dziwne miejsce. I w ogóle chyba tu nie da się strzelić z tego miejsca. Ja nie mogę, ty. O! O! To mi się podoba. No powiedzmy. Dobra. Jupupu! Dobra. Okej, okay, i to wszystko. O! O, to są te kamikaze, te... Ej, ale jak pamiętam, one były o wiele bardziej wytrzymałe. Naprawdę. Może ten Uzik ma takie bardzo spore wrażenie, że je tak szybko likwiduje. O nie! Ale ty, mi się zdaje, że on chyba zeszczelił. No, zeszczelił te resztki tutaj stworów. O nie, 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 nie będę używał tego. O nie! Spokojnie! Jestem przy tobie! O nie, bo mnie to może wyrzucić! Dobra. Gdzieś to biegnie. A to jest pytanie, gdzie... O! O! W końcu się do czego przydałeś, ja szczurze, co? Nie strzelaj, proszę, a! Dziękuję za pomoc. To jest pytanie, czy w ogóle oni tutaj są, czy ich tutaj nie ma? Czy coś się pojawi? A nie, pojawiły się znowu one. Zostałem. Aj, ale czemu tamtej strony się nie pojawił, co? A? Co tu się stanęło? Że boję się schodzić na dół. Czekajcie, a to jest... Aha, bo tutaj... Aha, bo on chyba tutaj z tej strony on tutaj wszedł, w ten róg. I chyba tak było. No! Więc ludziska dzisiaj, tak trochę nietypowo, bo akurat na poziomie ukończonym będziemy kończyli ten odcineczek. W sensie na tym pięknym, na tej pięknej tabeli, która będzie nas informowała o statystykach, tak jak możecie zobaczyć. Na której mapie graliśmy co do minut, ale to jest akurat nieistotne, więc widzimy się w następnym odcineczku. Trzymajcie się, pa pa! Nie wiem, się pociągnąć.